Cześć, tu Xorat i dzisiaj zunboxujemy sobie kosteczkę Moyus Cube na kolorze Primary od Hipopotam EU, więc zapraszam. Okej, okay, więc na wstępie wyjaśnię pewną rzecz, jeszcze takie krótkie 15-sekundowe coś powiem, że zamawiałem kosteczkę od Lightake 2 miesiące temu, aktualnie nagrywam 2 października, 11 sierpnia zamawiałem kosteczkę Moyus Cube, lecz na czarnym plastiku w dzień premiery, czy dzień po dniu chyba premiery. No, jak to Lightake oczywiście mi nie przysłał kostki, więc ja serdecznie nie polecam tam kupować. Nie chcę już, żeby jakiś masowy hejt, ale no ja już tam nie będę na pewno nic kupował. Napisałem po prostu wczoraj, przedwczoraj, we wtorek, dzisiaj jest czwartek, do Hipcia i mi przysłali kosteczkę, więc bez zbędnego gadania biorę moje ultra super duże nożyczki, gdzie się mieści tylko po jednym palcu i otwieramy. Ogólnie co do przesyłki, jest dość duża to przesyłka, jak na jedną kosteczkę. Więc dobra, zobaczymy jak to będzie, a może nawet nie będzie trzy nożyczek Hipopotam EU zaklejone. Zobaczymy. Może to po prostu przedrę. I właśnie co do tego Lightake, to zamawiałem z Cube'a na czarnym plastiku, przyszedł mi, no i nic. W ogóle układałem na kolorze Primary, więc na zawodach sobie pożyczyłem i uznaję, że się lepiej rusza, uznałem po prostu. No i dobra, co my tutaj mamy? O, tak jak spodziewałem się, Hipcio mi dał jeszcze jakieś fajne tutaj gratisy. Więc dobra, folia bąbelkowa. Ohoho, woreczek! W końcu, jak odradka kupowałem na zawodach, to musiałem sobie dopłacić. No ale fajnie. Woreczek, bardzo mi miło. Chyba będę częściej robił zakupy po prostu sobie w tym sklepie. Dobrze, tutaj woreczek sobie odłóżmy. Tutaj jest jakaś kartałka. Co to jest? Zaraz może rzędzę kamerą, to pewnie tutaj jest jakieś tylko pokwitowanie. Oj, rachunek mi spadł. Tutaj 59,99, ponieważ przesyłka kurierska bez pobrania. Moje Cube 47,99 kosztował. No i tutaj jest jakieś tam zamówienie. Dobre, nie będę raczej tego pokazywał. Jeszcze jakieś uwagi. Tutaj dobra, właśnie coś tam YouTube'a. Okej. I jest nasza kosteczka. I chyba już nic więcej w środku nie ma. Pokażę do kamery. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę, nie ma już nic, odłóżmy to sobie i mamy naszą kostałkę. Fajny, cieszę się z tego woreczka, mój drugi dzika woreczek dopiero w kolekcji. A kostka wydaje, że 24, nie mam już za dużo. Ło, kurczę. Dobra. Wystrzeliło mi, spadło się na podłogę. Dobra, Moyus Cube, Magic Cube, co tutaj się znajduje na pudełku? Budowa, chińskie krzaczory, spoiler, co jest w środku? Multum chińskich krzaczorów, CCC plus chińskie krzaczory i na wierzchu pan Felix Zemdex z chińskimi krzaczorami podpisany. Dobra, jeszcze tutaj coś jest. O, jak fajnie. W końcu Maju zrobiła takie pudełka, których nie trzeba rozrywać. Albo otwierasz od dołu. Ja, już jest. Ta kostka może... Wyjdziesz tak, czy nie? Jest. Dobra. I nie ma już żadnych instrukcji. Pudełeczko sobie zachowam, ponieważ to w sensie tak kolekcjonuję. I dobra, co do samej kostki, przez statyw mi będzie trochę gorzej układać i coś, jakaś naklejka brudna, ale dobra, to się da zetrzeć, jak na pierwsze ruchy. O kurczę, ale fajna, dokładna, szybka, to nawet bardzo, bardzo szybko to przychodzi, a jest bardzo dokładne, przez te kuleczki chyba. Ale mega szybkie, powiem wam, zrobię jedno ułożenie, już dawno nie układałem z Cube'a, TPS mi spadł, a w Kraśniku miałem 7 miejsce. Ogólnie na tej kostce, przez tą kostkę mi się w ogóle modowany Lanlan. Tak nie chciało układać masakrycznie, że po prostu sobie odpuściłem trenowanie z Cube'a, co moim zdaniem chyba teraz do mnie dotarło, było błędem. O, chyba kosteczkę będzie trzeba poluzować. Z tego co wiem, te center cupy, jak i was, można zdejmować i regulować kostkę, lecz nie jestem pewien. O Boże, co jest? Ściągam chyba tutaj, jakoś się ściąga, no nic. Ogarnę to sobie, jak kostkę wyregulować, nasmarować i takie inne rzeczy. Kostka w ogóle jest dość luźna, jak na samego z Cube'a, zobaczcie. Naprawdę wielki props. Może trochę przybliżę. Jeszcze pokażę tutaj, co ta kostka ma.
No. Rozszczepię, może będzie troszeczkę widać. Jeszcze ułożę sobie, tylko tak może przez kamerę. Teraz zrobię tak. Tak. Bardziej do kamery chciałem pokazać. No i dobra. No i okej, więc to był unboxing MojusCube'a od Hipopotama. Link w opisie, serdecznie zapraszam na stronkę, naprawdę wysyłka szybka. No i to było chyba na tyle. I nie wiem, czy się doczekam z Cube'a od Lightake, więc no nie obiecuję unboxingu. Lecz niedługo będą, o wiele więcej będzie filmów z kostki, ponieważ teraz byłem chory. Ale już się biorę do roboty z tymi filmami. O kurczę, nie chciałem naklejki. To jeszcze sobie zdejmijmy logo, albo raczej folię. No nic, to się wytrze po pewnym czasie, miejmy nadzieję. No i dobra, ja już więcej nie przedłużam, twarz mi wykrywa na tego hipopotama, ale to jest szczegół. Trzymajcie się i cześć! Do zobaczenia! Kurczę, chciałem klasnąć, że filmik się zakończył. Czy ja naprawdę nie umiem klasnąć? Okej. Więc, jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij fabkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksor! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!